zmęczony. Kochamy się już po raz setny. To jak może być inaczej? Jestem zmęczony. Kiedy kocham, nie wyznaczam sobie granic. To prawda, zmordowałam już tylu chłopców, a oni nic mnie nie obchodzili. Tobie nie okaże zmiłowania moja wielka miłość. On śmieje się i rozkwita nagi na łóżku. Z tym. Zawsze z tym. Nigdy z nikim nie było mi tak dobrze. Czy jest czule, czy drapieżem, to zawsze wychodzą nam dobrze. Mam się. Kogo? Jego czy siebie, tej konkretnej miłości, czy każdej wielkiej miłości, a czy strach pozwala jeszcze kochać? Zastanawiacie się nad tym, a więc nie jest wam łatwo odpowiedzieć. Oddać się komuś to tyle, co umrzeć. W moim przypadku tak jest, a w waszym przypadku to nie jest już takie pewne. Nad tym musicie się zastanowić, psychiatrzy. Kiedy dostanę odpowiedź? Jutro. Moglibyście mi odpowiedzieć teraz. Skąd ten pośpiech? Bo my nie lubimy abstynencji. Kiedy się tak zastanawiacie, my to robimy. Zawsze z tym, niezawodnie z tym. Właśnie dlatego, że nasz przypadek jest całkiem pewny. Jeden z tych, nad którymi nie warto się zastanawiać. Nie chciałabym teraz, żeby przy całej naszej czujności, tylu słowach, takim znużeniu, bo czasami nawet nam, przypadkom oczywistym, marzą się głupstwa, tak jak wam. No więc nie chciałabym, żebyśmy popełnili głupstwo, ale z waszego punktu widzenia, nie z naszego. I dlatego, zanim przystąpimy do rzeczy, bo on czeka, brak mu cierpliwości, właśnie jest gotów. Ciało nie rozumie całej tej filozofii, no więc on chce się kochać, a ja, chociaż go kocham, nie mam już nic do stracenia, a także chciałabym wiedzieć, czy to jest ryzykowne. Mam się bać.